Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w specjalnym wieczornym, kolacyjnym wydaniu Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, dzień, dzień dobry Remigiuszu, witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jak się zawsze chciałem to powiedzieć, jak pan przed do dobranocką. No ciekawe, zobaczymy, zobaczymy co państwo powiedzą o, o takim odcinku. Odcinek, który stawiam, że być może będzie trochę krótszy, no ale już dzisiaj poranny, poranny był i zapraszamy państwa na poranny odcinek, gdzie rozmawiamy o wielkiej wodzie Netflixa i o aplikacji BeReal, która mm. ma ambicje powalczyć z Instagramem. A dzisiaj porozmawiamy sobie o o grze, o drugiej części plague Tale, czyli plag Requiem. rekwiem. I Plagtej, requiem, to mi się kojarzy z plakietką, chyba Plague. Plague? Plague. Plague. plague? plague? plague, plague. Bo to wiesz, plaga, ple... plag. Wiesz, wiesz, jakim ja jak kartofle, z... co wiesz, za różnica. Musiałeś mnie zgasić jak peta po prostu. Za Lepiej sobą. ja niż widzowie, ale nie jestem pewny, czy mam rację. Nie letną. się, pójdą za tobą jak w w tej kwestii. Dobrze. Jako, że już ona opowiadaliśmy rano, co tam u nas słychać, to przejdźmy po prostu do, do naszej recenzji. Pierwsza ja rzecz... mogę coś, mogę coś PR-owo zagadać jeszcze do, do Państwa? Możesz. Tak, ja chciałbym PR-owo zagadać, że proszę Państwa, jako, że pierwszy raz nam się zdarza robić podcast tuż po tym, w momencie zejścia embargo, czyli mieliśmy dostęp do gry wcześniej, żeśmy ją ograli, Borys ją ograł. Przepotężnie. Ja ograłem ją odrobinę mniej, bo, bo też od razu robiłem z tego serię, więc musiałem montaż doliczyć do tego czasu. Ale z, z naszej perspektywy to jest trochę nowy format, bo możemy, mm -hmm. możemy, możemy coś Państwu powiedzieć już w tym momencie, kiedy można cokolwiek opowiedzieć, więc jesteśmy na samym początku tej stawki rozmawiających o, o PlayTale. I mam nadzieję, że Państwu ten format przypadnie do gustu i mam też nadzieję, że będziemy mogli częściej go robić i będzie mieli okazję, żeby częściej go robić. I wiele, wiele na to wskazuje. Nasze, nasze zainteresowanie gamingowe jest ostatnio na wysokim poziomie stoi. To, tak, tak, tak. No ale też jest taka prawda, że jeżeli by to embargo schodziło w środę o 20, to myślę, że byśmy zrobili w czwartek rano po prostu ten odcinek. No, to już. A, chociaż... tak. to, to, to wtedy nie, nie grałoby takiej roli, tak. Ale tak, tak, to wtedy byśmy zrobili to rano. Ale w związku z tym, że schodzi w poniedziałek wieczorem... No to już nie chcieliśmy Państwu czekać, nie chcieliśmy Państwu kazać czekać tak długo na nas. Nie chcieliśmy Państwu czekać. Jeden, jeden. <laughs> Proszę Państwa, dobrze, no to przejdźmy. Pierwsza, pierwsza, najważniejsza rzecz. Klucze do recenzji otrzymaliśmy od wydawcy, ale oczywiście wydawca nie ma żadnego wpływu na. Na treść tego odcinka. Ani nawet go nie ogląda. Znaczy myślę, że w ogóle go nie obejrzy, ale <grym> Jakby ale co to pozdrawiamy. Być... <grym> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy ekipę od polonizacji. To jest, to jest ostatni klucz, jaki od nich dostaniemy. Coś tak, coś tak. Mówię. Nie Proszę sądzi, państwa, nie yy, druga część serii, yy, tej, tej seria, która jest już seria, bo to już jest druga gra oczywiście, osadzona, yy, to jest przygodowa gra akcji TPP osadzona w średniowieczu, gdzie po raz kolejny śledzimy los Amisji i Hugo. Czy to jest takie rodzeństwo walczące o e, przetrwanie w kraju ogarniętym wojną i stawiającym czoła właśnie pladze? Jest to bezpośrednia e, kontynuacja Plague e, Tale Innocence e, i to również jest zrobione przez studio Asobo Studio. Ty <trym> po prostu jakby ja naprawdę. Proszę mnie tutaj nie wyśmiewać mnie od razu. Państwo na Spotify I... nie widzą, o co chodzi. Państwo na Spotify nie widzą, tak. Ja grałem na, na pc na rtx 3080 i ty też grałeś na PC i chyba też na lepszym 3080. 30, 30. Nie graliśmy, nie mieliśmy dostępu do wersji konsolowej, więc ta recenzja dotyczy tylko tej PC. -towej. Ja kilka godzin w tą grę grałem na Steam Decku i też później o tym opowiem. Przeszedłem całą grę, zajęło mi to 21 godzin, czyli ciut więcej niż, znaczy ciut więcej. Twórcy mówią, że zajmuje przejście gry do 18, do 21, czyli w tych, górnych gra, w tych górnych granicach. My jeszcze o optymalizacji i o tym, jak ta gra na takich mocnych kartach, już nie najnowszych, chodzi, pogadamy sobie później, ale myślę, że powinniśmy zacząć sobie od takich pierwszych wrażeń i od, od gameplayu. Mhm. Remigiuszu, jak, jak u Ciebie to wygląda? Ile Ty pograłeś, bo Ty jeszcze nie skończyłeś? I jak pierwsze wrażenia Twoje? Ja się tak, jeszcze jeszcze nie skończyłem. Mam za sobą niezły kawałek fabuły, ale też podchodziłem bardzo detalicznie do każdego zadania. Jeżeli miałem jakieś jakiś wrogów do pokonania, to próbowałem podchodzić do nich na, na kilka różnych sposobów, żeby sprawdzić, jak te skrypty działają, kiedy działają, kiedy nie działają, bo to się zdarza. Mhm. Też mam, mam, mam też nadzieję, że ta wersja, która trafiła w nasze ręce, będzie jeszcze spaczowana na premierę, bo tam błędy w skryptach się zdarzają, i, i błędy optymalizacyjne, więc możemy się do tego odnosić, ale też z taką nadzieją, że to zostanie poprawione. Gra jest dostępna w Game Passie w wersji pc więc więc mogą sobie Państwo spróbować niezależnie tutaj od naszych opinii, co też polecam zresztą zrobić. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta historia i w ogóle to uniwersum, ten świat, bo to jest taka wersja trochę alternatywna rzeczywistości, gdzie plaga jest bardzo namacalna i jest tam trochę mistycyzmu w tej, w tej całej opowieści i to, to też tak trochę porusza moje struny, bo ja lubię mhm. takie rzeczy. Oczywiście dalekie, to jest bardzo, bardzo dalekie od sposobu opowiadania historii w Assassin's Creed, ale to, to, to Mniej więcej tak to postrzegam, że mamy jakieś wydarzenia oparte na faktach, które zostały przez, taką fantasty przez taki fantastyczny filtr przepuszczony i, i, i inaczej się trochę na to patrzy. Więc bardzo mi się podoba sposób, w jaki opowiadana jest ta historia. Tak samo w Innocence mi się podobało, relacja między siostrą i bratem, to, że oni chodzą za ręce, to wspólne uciekanie przed zagrożeniami, i ta powieść, która się toczy w tle, i ta jedna wielka niewiadoma, i to poszukiwanie mistycyzmu, bo jednak postacie są osadzone w rzeczywistości takiej twardej, średniowiecznej, mrocznej, ale próbują. Jakieś, próbują jakieś takie. Właśnie, właśnie szukać rozwiązania nie tylko w realizmie, ale także w, w mistycyzmie, ponieważ ten realizm nie załatwia ich problemów, a ludzie są okropni, źli i, i zdradliwi i podstępni. I to jest dosyć dobrze opowiedziane. I bohaterka przeżywa coś więcej. Widać, że rzeczy, które musi robić, by chronić brata, wpływają na nią w, w, w jakiś sposób, i, i to też wpływa na jej zachowanie. Więc cały ten, cały ten świat przedstawiony. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze jest zrobiony. Technicznie to jest, to jest inna kwestia, ale jeżeli chodzi o jakość opowieści, jakość bohaterów, to jestem pod, pod dużym wrażeniem. To jest bardzo, bardzo ładnie zarysowane. A ile godzin masz zrobionych już? Podejrzewam, że około. Wiesz co, no właśnie w związku z tym, że powtarzałem pewne rzeczy, bo ja przyszedłem, mm -hmm. Zajęło mi to 6 godzin, to wszystko zrealizowanie tych materiałów, więc podejrzewam, że jestem w czwartym, w czwartej godzinie fabuły, mm -hmm. więc niedaleko Pamiętasz, więc jest, który jest jestem... rozdział, bo tam jest 15 rozdziałów. W sumie. Trzeci. To jest co, cały, o, cały okay. trzeci. Czyli to jest początek. Dobrze. No to ja powiem z perspektywy, już tak, osoby, która przeszła całą grę, ja z fabułą mam największy problem z tą grą. Nawet mam większy problem niż z problemami technicznymi. Ja mam w ogóle wrażenie, bo ja nie grałem w pierwszą część, i to hmm. może być przyczyną. I podejrzewam, jako że jakby streściłem sobie już po przejściu gry. Nawet zainstalowałem sobie tą pierwszą część i myślę, że sobie ogram. Ja mam wrażenie, że podział w dwójce jest, podział na akty jest taki, że pierwszy akt to jest 5%, drugi akt to jest 35%, a trzeci akt to jest 60%. To są bardzo zaburzone proporcje. I, I stawiam właśnie, że jest to związane z tym, że twórcy stwierdzili, ok, no bo to jest bezpośrednia kontynuacja. Bezpośrednio. Tam, gdzie się kończy jedynka, zaczyna się dwójka. Stawiam, że twórcy stwierdzili, okej, okay, to jest gra dla tych, którzy grali w jedynkę. Może im tam będziemy pomagać ci, którzy nie, nie poznali, ale no zaburzenia mało jest budowana relacja. Bohaterowie nie są praktycznie budowani. Ta, ta relacja między Ali, oj, ona jest A, Hugo. tak, tak. I no to. To już jest zbudowane, my już to dostajemy. Ja, jako osoba, mm -hmm. myślę, że dużo osób podejdzie pi pierwszy raz do tej gry, bo Innocence nie było aż tak popularną grą, mimo bardzo dobrych opinii. I te też kolejna rzecz, że my mamy oczywiście ciekawą historię, ciekawą bohaterkę, ale znowu mamy ten problem, który był przede wszystkim tak mocno pokazany w pierwszym, re tym reboocie Tomb Raider'a. Że mamy bohaterkę, która jest bardzo inna w cutscenkach, a zupełnie inna w gameplayu. I to, to mocno, ja to mocno czuję. I też historia jest niezwykle przeciągnięta. Znaczy, ja miałem wrażenie, że po dziesiątej godzinie ona się kończy pięć razy chyba. I ile może mieć. Tam jest bardzo dużo plot twistów, kulminacji. Ile takich kulminacji i plot twistów możesz mieć w jednej historii? No, serio, Tak są zbudowane te akty, te rozdziały, mhm. że czujesz, że tu już jesteś praktycznie na końcu. Tam znowu, i znowu, i znowu. I to jest. No, ja... Męczące w pewnym momencie. Męczące, tak? bardzo, bardzo męczące, ale na szczęście. Historia ma swoje bardzo mocne momenty i twórcy potrafią od czasu do czasu no, wzbudzić niemałe emocje. Mamy bardzo mocne poczucie zagrożenia, strachu, wręcz jakby czujemy też tylko to mówię, że to nie jest. Cały czas to, to są takie momenty. Czujemy, że wszystko stracimy, i, i, i ja bardzo doceniam, że, że twórcy próbują w nas wywołać takie emocje i czasem im się to udaje. Dla takich momentów ja gram w takie gry. No bo też jasno trzeba powiedzieć i twórcy też od tego nie uciekają, że jest to gra inspirowana The Last of Us. Podobne mechaniki, podobna struktura. Też mamy bohaterkę. I, i, I towarzysza, wiesz, jakby, no wszystko mhm. tutaj jest tak bardzo, bardzo podobne, i też starają się zbudować podobne napięcie. Ja uważam, że jednak The Delasto. Tutaj też jest trochę w ogóle nawiązań do Uncharted. Znaczy, tak, w szczególności te takie sekwencje ucieczkowe, które są niezwykle widowiskowe. No to tutaj nawiązują, ale jest jedna rzecz, do której praktycznie nie mogę się przyczepić. I jest to muzyka. Mhm. I jest to jeden z najmocniejszych punktów tej gry. I nawet bym powiedział, że, e, Okej, okay, może czasami miałem wrażenie, i to, że z, trochę za blisko, nie, może niebezpiecznie ta muzyka e, zbliża się do kiczu, że czułem, że zaraz przesadzą z tym podbijaniem napięcia, ale nigdy to się nie wydarzyło. Mm -hmm. I muzyka niezwykle dobrze gra z tym, co się dzieje na ekranie, podbija wszystkie emocje w bardzo wysokim stopniu, znaczy ta gra bez tej muzyki dużo gorsza, dużo gorsza, znaczy, ta, to rzeczywiście jest taka rzecz, która robi tą atmosferę, robi to bardzo, bardzo dobrze, kompozytorem jest Olivier Deriviere, który jest znanym, no ostatnio pracował na przykład przy Dying Dwójce. Więc jest to coś takie. I też mam wrażenie, że, że jest to muzyka, która. No, referencją było The Last of Us nie tylko w gameplayu, w fabule, ale również w muzyce. I to jest bardzo dobra referencja. Znaczy dla mnie, jak jest taka opinia, o tutaj zerżnęli z The Last of Us i bardzo dobrze. Ja chcę więcej takich gier. Z tego, co mówisz, to jakby mój wniosek jest taki, bo ja, tak jak ja, ja, miałem okazję sporo pograć pierwszą część gry. Nie, nie, skończyłem nie skończyłem ją ostatecznie, bo bardzo drażniły mnie te rozwiązania, gdzie tak było w pierwszej części, mam nadzieję, że w, dru w drugiej to się nie pojawi, na razie nie było, gdzie bawimy się jakimiś przekładniami i przesuwamy szczury z jednego pojemnika do drugiego i potem takie zabawy logiczne, bo to jest taki świat, w który chcesz uwierzyć, a moment, w którym zaczynasz się bawić w takie minigierki z przeszłości, to ci uświadamia, nie, no to jest jednak gra i tam bo da dalej poza to nie wyskoczysz. Mm -hmm. I mam nadzieję, że z tego zrezygnowano, bo do tej pory wszystkie starcia z rycerzami jednak zachowują te pozory realizmu, tam te, te, te szczury zachowują się w charakterystyczny sposób, no Jeżeli uwierzysz w ten świat, nie? że szczury mm -hmm. nie podchodzą do światła, że, że szczury się rzucają na każde mięso, jakie im się przytrafi, no to gdzieś tam w tą mechanikę możesz się wpisać. I nawet jeżeli ta mechanika mnie męczyła, dlatego że nie zawsze te skrypty działały tak jak powinny, to, to jednak za każdym razem po ukończeniu jakiegoś tam segmentu takiego logicznego, trochę skradankowego, przychodził kawałek historii. I ten, ten kawałek historii mi się podobał. Te relacje mi się podobały. To, o czym mówisz o różnica między emisją z scenek i, i z gry, to. Podejrzewam, że to się albo się skrajnie nie zgadzamy tutaj, albo to się pode pojawia potem dalej, po, po trzecim rozdziale, bo jak na razie to jest bardzo adekwatne. Ona ma takie momenty zwątpienia i strachu, jest to widoczne w kastenkach, jest to widoczne podczas gry i ma też takie momenty furii, takiej, takiej totalnej bezsilności mm -hmm. i wściekłości, która z tego wynika, i to też znajduje swoje odzwierciedlenie w kastenkach. Potem być może pojawiają się jakieś, jakieś, jakieś kolejne rozbieżności, ale na razie tego, tego nie dostrzegłem. I, I to tyle w kwestii, w kwestii fabuły, w kwestii postaci. I, i zgadzam się z tobą, że, że faktycznie ten zwłaszcza relacja między Amisją a Hugo, ona jest trochę zamknięta na, na, początku, na początku drugiej części gry, ponieważ Hugo jest. Ja nie powiem Państwu, co jest z Hugiem, bo państwo mogli nie, nie, mieć. Spoiler. Bez spoilerów w ogóle tak, bez Tak, tak ale, ale ta relacja nie jest taka namacalna, więc jeżeli ktoś tej relacji nie, nie doświadczył w pierwszej części gry, to może nie do końca rozumieć, dlaczego Amisja zachowuje się w konkretny sposób. Więc, więc to może tłumaczy trochę, a może masz po prostu więcej doświadczeń z drugą częścią gry i potem te, te nieścisłości pojawiają się w znacznie większym stopniu, niż to, co do tej pory ja miałem okazję zobaczyć. Więc, więc tyle słowem wstępu. No? Hmm. Może przejdziemy do mechaniki. A, tak, tak. Gra składa się z takich podobnych sekwencji gameplayowych, czyli mamy skradanie między rycerzami, takie zagadki otoczeniowe. Hmm. Mamy szczury. w w tej części może być na ekranie nawet 300 tysięcy szczurów. One są dużo lepiej zrobione niż w pierwszej części. No i mamy takie sekwencje ucieczkowe głównie przed szczurami. To takie bardzo, bardzo widowiskowe. Wręcz mamy taką scenę, gdzie szczury rozwalają miasto. mi się to przypom szczury rozwalają miasto i my uciekamy po dachach tego miasta i to mi przypomniało się, z... przypomniała się ta sekwencja z walącym się budynkami z Uncharted 2. No to taka... Super, super to jest ogarnięte. Nasza bohaterka może się posługiwać procą, kuszą, dzbanem, co ciekawe, albo rzucać przedmioty ręką. Mamy pięć rodzajów pocisków i, i każdy praktycznie może być użyty przez no, tam ku, ku, kuszec, ban. no wiadomo, że na jak hmm. rzucamy kamieniem, no to możemy to sprocą albo, albo ręką rzucić, no ale mamy ogień, y, gaszenie ognia, taki specjalny pocisk, smołę i taki pocisk do wabienia y, szczurów. Y, duża właśnie część gry jest oparta na interakcji albo jej braku przede wszystkim ze szczurami. Szczury boją się światła i jest to Podstawa do rozwiązywania zagadek. No, na przykład, żeby Państwu tutaj zwizualizować, jak to wygląda, musimy przejść obok rycerza z pochodnią, więc możemy rzucić kamień i on się obróci, po, poszuka tego, co tam się dzieje, i my sobie obok niego przechodzimy. Możemy zgasić mu pochodnie, i na przykład patrzeć, jak zjadają go szczury, jeżeli jest w odpowiednim miejscu, gdzie te szczury mogą go zjeść, albo rzucić w niego smołę i, i podpalić, ba nawet możemy po prostu zastrzelić go z kuszy. Ja, co? ja grę przeszedłem na normalu Aha. i sprawdzałem też tryb, tryb easy, i na przykład w normalu jest to fajnie zrobione, że nam wszystkiego praktycznie cały czas brakuje. Jak gramy na easy, to tych, tych, tych strzałów, zasobów, tak. zasobów mamy bardzo, bardzo dużo. To jest podstawowa y, różnica. Zatrzymasz się na chwilę tutaj? Mm -hmm. bo, bo chciałbym, chciałbym dodać, do, dodać coś jeszcze od siebie. To, to faktycznie jakby te nawiązania do, do dzieł Naughty Dog są, są wyraźne, bo zwłaszcza do The Last of Us. Tam dokładnie ten sam sposób był rozwiązania e, kwestii poziomów trudności. Na, na, na łatwiejszym było właśnie więcej zasobów e, niż, niż, niż na trudniejszych I, i to dokładnie też jest tutaj odzwierciedlone. Chciałbym się jeszcze zatrzymać przy tych, kiedy, kiedy opowiadałeś o o tych pojemnikach, o tych, o tych urządzeniach wszystkich zabójczych, no to, to, to co Borys powiedział, tam są różne konfiguracje. Macie różne pojemniki do tych pojemników możecie wsadzać różne surowce i, on, i to powoduje różne efekty. Sterowanie i wybieranie tych, tych broni czasami, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, jest problematyczne, bo jak masz na procy przygotowany wygaszacz, a akurat podchodzi do ciebie ziomek z włócznią, to musisz szybko się przestawić na kamienie. Ty grałeś na kontrolerze, czy na klawiaturze? Na kontrolerze, tak. Całość, całość na kontrolerze. I jak ci się zmieniało te, te bronie i te pociski? Bardzo sprawnie i bardzo szybko. No to nie, na, na, nie na klawiaturze nie, 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 za, nie pojawiło mi się takie taka myśl, że to jest coś nie tak. Z tym. No na klawiaturze trochę trudniej się to obsługuje, jest jakoś to tak nieintuicyjne, a może to też kwestia ustawienia. I jeszcze w ramach tych wszystkich przedmiotów chciałbym powiedzieć o takich dwóch, dwóch sposobach rozwijania postaci, dwóch takich liniach równoległych progresu. Pierwsza to jest. To, to są rzeczy oparte na umiejętnościach, drugie na sprzętach. Ta druga linia powoduje, że nasze sprzęty stają się coraz potężniejsze, coraz bardziej użyteczne, ale to wynika z eksploracji. Im więcej części znajdziemy, tym lepiej możemy rozwinąć ten sprzęt. Na pierwsza linia to jest taka, która mi się bardzo podoba, czyli w zależności od tego, co robimy w czasie potyczek, to, to mhm. osobno się nasze umiejętności rozwijają. Jeżeli jesteśmy agresywni, to umiejętności związane z agresją i z walką. Jeżeli się skradamy, to tempo skradania, yy, cisza, jaką zachowujemy podczas skradania. I jest jeszcze trzeci, trzeci, trzecie takie. Taka linia, która się nazywa oportunizmem, która rozwija przede wszystkim takie umiejętności alchemiczne, wyrabiania przedmiotów. I o ile jestem pierwszą i drugą w stanie zidentyfikować, co robię, żeby rozwinąć, o tyle oportunizm jest trochę dla mnie zagadką. To jest trochę pomiędzy pewnie agresją, a, a, a skradaniem się, może używaniem tych przedmiotów alchemicznych. Bo ty te hmm. rzeczy wytwarzasz z, z, tych, z, surowców z tych rzeczy, których, z surowców, których łapiesz, więc im więcej wytwarzasz, no to to rośnie. A. Takie mam wrażenie. No, 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 to jakby nie jest to wprost powiedziane, akurat w tym przypadku. Mhm. I przyjemny jest ten rpgowy Rozwój postaci, on mi sprawił dużo satysfakcji, jak, jak odkryłem go. Ja bardzo lubię takie gry, w których nie wydajemy punktów tam, gdzie nam się podoba, tylko punkty trochę się wydają, w zależności od tego, co robimy, bo wtedy jakby pogłębia się nasz gameplay, to co, to, co lubimy robić, tak. a czasami nawet pogłębia się ten gameplay, którego nie lubimy robić, ale nie potrafimy inaczej. Jak ja się nie potrafię skradać, no mhm. to muszę walczyć i wtedy a coraz lepiej walczy, i z jednej strony najpierw jestem trochę wkurzony, bo wolałbym się skradać lepiej, ale z drugiej strony mówię, no dobra, no już się nie potrafię skradać, bo jestem gamoń, no to przynajmniej potrafię przywalić w twarz, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I, I ma to ręce i nogi i to mi sprawiło dużo frajdy. Okej, okay, to tyle, co chciałem tak, dodać do tych y rzeczy. Przypomnę, w Morrowindzie robiło się tak, że y ustawiałeś sobie Blokowałeś przycisk związany ze skokiem i zostawiałeś grę na godzinę i tam po godzinie, czy tam dwóch miałeś już wymasterowany ten skok i mogłeś to się Dokładnie ja to samo robię, jak idę na trampolinę. To dokładnie. Wyłączam Nie. się na godzinę i ci czekolada. No to, no to dobrze. I, no i mamy też. Mamy też pewne problemy tutaj związane z, z tymi zagadkami. Na przykład ja rzecz, która jest. W pewien sposób wymyślona, żeby nie niszczyć tych systemów, które są zastosowane w grze. Czyli to, że my nie możemy przejmować pochodni naszych przeciwników. Czyli mm -hmm. zabijamy typa z pochodnią, tej pochodni nie możemy już. Użyć. Tak samo bierze, mamy takie, że mamy, możemy wziąć patyk, podpalić go i on tam szybko się wypala i mamy mało czasu, żeby przejść między tymi szczurami. My nie możemy wziąć tego patyka i go gdzieś położyć na, na ziemi. Nie? Bierzemy mhm. ten patyk, jak go upuścimy, granie pozwoli nam już go y, podnieść. Myślę, że takie rzeczy mogłyby być y, w jakiś sposób. Lepiej rozwiązane albo wytłumaczone. Oczywiście z tą pochodnią trochę jest tak, że rozumiem, że to jesteśmy praktycznie cały czas w podmokłym terenie i ona tam sobie gaśnie i to można jakoś wytłumaczyć, ale gra nas też przez suche miejscówki, przeprowadza i działa to tam dokładnie tak samo. Więc no to takie. Rozumiem, że to jest wymuszone przez, przez, przez te rozwiązania, które wymyślili twórcy, no ale jest to trochę. Bez sensu. No i też. Jakieś... Czekaj, to ja bym coś, coś dodał tutaj do tego, o czym powiedziałeś. To jest, to jest tak, że, że faktycznie sposób, w jaki został zaprezentowany ten cały styl walki i rozwiązywania zagadek. Niestety bardzo właśnie często przeczy logice. Ale to jest, to jest jakby stały element gry, już do tego, do tego się zdążyłem przyzwyczaić, że kiedy mamy do czynienia z przeciwnikami, to wystarczyłoby wyskoczyć przez płot, przejść całe podwórko dookoła i już z głowy masz. nie? No więc tutaj są takie nielogiczne rozwiązania, które wpisują się w mechanikę gry i musimy, musimy się z tym pogodzić. Jeżeli chodzi, chciałbym też zwrócić uwagę trochę na różnicę między pierwszą a drugą częścią gry, jeżeli chodzi o mechanikę, bo w pierwszej części gry bardzo dużo rzeczy było niezwykle mocno skryptowanych, to znaczy rozwiązywało się problemy w jeden określony sposób. Tu rozwiązań chyba pierwotnie miało być kilka razy więcej i to wskazuje agresja i oportunizm. Obie są opcją w tym: o, agresja, oportunizm i skradanie. To, to, są, to są takie opcje tutaj. Przy okazji, ale mam wrażenie, że w tej drugiej części pozostała część skryptów i ona nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy z jednej strony możemy rozwiązać problemy na dwa sposoby. Możemy przejść przez lokację nikomu nie robiąc krzywdy, przechodząc po cichu. Możemy też wszystkich pozabijać i to też jest jakiś element opowieści i nasi bohaterowie też reagują czasami na to, że o, zabiłam wszystkich i Lukas mówi, no nie, dlaczego, nie musiałaś tego robić. Ona mówi, musiałam, bo coś tam. Więc, więc też jakby trochę, trochę to dostarcza dodatkowej opowieści. Natomiast, natomiast tutaj jest z kwestii technicznych i mam nadzieję, że to zostanie poprawione. Czasami zdarza się, że ta, ta, te, te ustalane zasady w grze nie działają. To znaczy, macie żołnierza, który niesie pochodnie, i zgasicie mu pochodnie w miejscu, w którym absolutnie nie ma żadnego innego światła, i szczury w ogóle na niego nie reagują. Ponieważ on w skrypcie, który jeszcze gdzieś tam śladowo się znajduje, powinien być w innym miejscu, kiedy go zabijamy. Albo jest taka sytuacja, że musicie przemieścić szczury od jednej pochodni do drugiej. I nie ma znaczenia, którą pochodnię jakby w logice, nie ma znaczenia, którą pochodnię zgasicie jako pierwszą, natomiast w zachowaniu gry już jest duża różnica. Jeżeli wykonacie to w odpowiedniej kolejności, to wszystko działa jak po maśle. Jak wykonacie to odwrotnie, to skrypt się nagle zacina i przestaje działać. I po jakimś czasie, przechodząc kilka razy takie zadania, odkryłem, że wystarczy wczytać grę, żeby nagle to zadziałało sprawnie. Więc to się, to, się, to, to nie jest tak, że ten skrypt jest źle zrobiony, tylko coś, z jakiegoś powodu coś nie, nie zaskoczy Coś nie zadziała i to, co, to, co jest taką yy, jakby mechaniką sandboxową, yy, przestaje, przestaje funkcjonować. Yy, Zresztą a... to nie jest sandbox, no, ale... Yy, ty, tak, tylko że ja miałem tak, że na przykład jest taka misja, gdzie towarzysz miał mi rzucić kryształ mhm. i ja cztery razy tam umierałem, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałem, Aha. co mam zrobić, bo on mi nie rzucał tego... Znaczy gra jeszcze mi nie komunikowała. Ja tą wiedzę mam po fakcie. Nie komunikowała, że on mi ma rzucić y, kryształ, wyłączyłem grę, odpaliłem jeszcze raz, odpaliłem i zaczyna się nagle sekwencja, on mówi o, rzucam, rzucam ci kryształ masz. I nagle mhm. wiem, co mam robić. A tak to myślałem, że już się zaciąłem, że nie przejdę tej gry. I mówię, nie wiem, ta gra ma bardzo dużo błędów, mhm. bardzo dużo błędów, i dużo błędów, i to są rzeczy, które powtarzają się w różnych misjach, że nie odpalają się te skrypty. and pets W różnych tak, sytuacjach. A nie wiesz, nie że się nie odpaliły, nie masz żadnego tak. sygnału, że coś powinno się dziać dalej, i stoisz w takim, z szczęką, zastanawiając się zaraz, czy ja muszę coś tu wymyślić, czy ja muszę. Ja też miałem, miałem taki moment, nawet pisem do Barasa, mówię, słuchaj, ja, ja tego nie przejdę gdzieś tam, utknąłem w drugim rozdziale, nie mogę przejść przez ulicę, bo, bo, bo dzisiaj siedziałem godzinę nad tym i w ogóle się to nie ruszyło. A potem, właśnie, odpaliłem grę jeszcze raz i ten skrypt normalnie się, normalnie wystartował i poszedł dalej. Więc jeżeli się znajdzie taka sytuacja, mam nadzieję, że będzie jak najmniej po premierze, no, ja że. Że coś, że coś nie, nie jesteś w stanie przejść, to czasami wystarczy wczytać stan jeszcze raz i nagle się zadzieje coś, o czym nie mieliście pojęcia, że ma się zadziać. Więc, więc to jest taki, no bo to, to jest duży problem. Jeżeli wiesz, że, że w jednym miejscu gra coś nie domaga, to wtedy wiesz, że musisz to zresetować i tyle. No takie już są, taka specyfika mm -hmm. dzisiejszy premier. Ale jak nawet nie wiesz, że coś się ma dziać i próbujesz na siłę szukać rozwiązania, którego tam nie ma, to można się pociąć i, 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 i wyłączyć grę i w ogóle do niej nie wrócić. No? Tak. Im, Im dalej idzie Idziemy w historię, im więcej gramy, tym levele są bardziej złożone, mamy mm, jaśniejsze pokazanie, bo mamy też większe, 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 większe mm -hmm. obszary, mamy jaśniejsze pokazane, po, pokazanie tego, że możemy to na kilka sposobów zrobione, to jest fajne. Niestety przeciwnicy są tak samo głupi jak na początku i AI przeciwników leży i kwiczy. Ja miałem taką sytuację, że... Mm, to jest w ogóle też kolejny błąd, że przechodząc plansze, mhm. przechodząc te levely, możesz robić tak, że brutforsem to robisz. Tak. Czyli Może. biegniesz i oni cię tam w pewnym momencie łapią i e, zabijają, ale jest checkpoint i ty dobiegniesz do tego checkpointu, i już tak. gra się wczytuje, i już nikt o tobie nie wie, i znowu możesz biec do tego checkpointu. I kilka planszy, jest zresztą taka jest, jest, jest taka plansza, gdzie plansza. To, <laughs> to jest twój ulubiony wyraz, bo oni się nie dolewali. <laughs> tak. I y, 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 że bohater, z którym płyniesz na łódce, ty wypadasz jakby z tej łódki i jesteś na, na ziemi, on mówi: biegnij szybko, bo ja nie mogę się zatrzymać. I ja ten level powtarzałem po prostu chyba z 10 razy, bo ja myślałem, że trzeba go przebiec. Aha. Bo gra powiedziała jasno. Biegnij, bo nie zdążysz. I ja biegnę, bo myślę, że to jest sekwencja ucieczkowa, która w której grze jest dużo, ale nie okazało się, że to jest normalna sekwencja. Możemy tam spędzić nie wiadomo, ile czasu. Na końcu i tak typ na nas, na nas czeka. I niestety to jest ten jeden z tych elementów, że gra bardzo często przypomina mi, że jest, że jest grą. Co no to tak to jest The last of us. Próbowało, i często z bardzo dobrym skutkiem ukryć, że my wchodzimy w tą historię, i, i narracja, i to, jakie jest tempo gry po, pozwala nam zapomnieć, że to jest, że my tutaj gramy sobie trochę w szachy, nie takie. Tak, tak, tak. Już tak to jest to jest ten argument, który, który spowodował, że ja pierwszej części gry nie, 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 nie przeszedłem, że cała ta historia próbuje nam powiedzieć, że to nie jest gra. A, a mechanika potem temu totalnie zaprzecza. Ja miałem taki dysonans ogromny. Liczę na to, że w, że, że, że w tej drugiej części gry tego dysonansu będzie mniej. Ale tak czy inaczej, odniesienia do The Last of Us to jest dobry kierunek w ogóle mm -hmm. dla gier tego typu, do opowiadania historii w ten sposób. I tu nawet nie chodzi o towarzystwo drugiej osoby, co też powoduje jakieś interakcje, jakieś dialogi, jest rzeczą fajną, ale w ogóle sposób opowiadania historii, bo ona jest posegmentowana. I tak jak mówił Borys, mamy, mamy części związane z krocsęgami, mamy części, kiedy sobie spokojnie idziemy przez świat. I słuchamy jakiejś historii, mamy jakieś minimalne interakcje, i mamy części z rozwiązywaniem jakichś problemów, czy to są z rycerzami, czy to są jakieś łamigłówki. I to też jest taki element, który w Delastovas się zdarzał. Natomiast jeszcze nie ma, takiej, nie ma takiej doskonałej spójności, jaka była zachowana w Delastovas, ale wydaje mi się, że deweloper idzie we właściwą stronę jeżeli będzie trzymał ten kurs, to zakładam, że, że, że tam jeszcze brakuje tych doświadczeń, tej wiedzy i tego. tego, tego, tego... I pieniędzy, bo Ach, to, tak. To, to, co na przykład jest. To, co gry Naughty Doga mają, to mają bardzo dużo, bardzo dokładnych animacji. Tutaj te animacje się na maksa, na maksa po, powtarzają. No nie wiem, no mamy tę animację z zabijania. Jak bohaterka ginie. To cały czas jest taka sama animacja, jak nasz. Schodzimy z, takiej, z jakiejś platformy większej, to musimy Huga złapać i zawsze jest ta sama animacja. Zawsze przez całą grę, a tych sekwencji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale ja jeszcze dam takie dwa przykłady, gdzie no za głowę się łapałem po prostu, że, że, sta, że, że, że twórcy nie skumali, że w tym momencie ja tracę e, całą immersję. I mamy, mamy taką scenę, że mamy się dostać do łódki. I widzimy ją na horyzoncie. I przechodzimy plażą, gdzie jest 10 łódek. I no. normalnie jest tak, że, że po prostu byś tam wszedł do łódki i sobie podpłynął do tej drugiej, bo to są łódki, wiosła, wszystko tam jest. No ale nie. Musimy zrobić ileś tam zaplanowanych czynności, przejść wszystkie te levele, te, te, te etapy, które zaplanowali twórcy, żeby się dostać do tej łódki, chociaż to nie ma sensu. Wystarczyłoby. Żeby oni nie, nie dali tamtych łódek, żeby to mm -hmm. wy, żeby, żebym ja nie pomyślał, ej, to jest, to jest mój kierunek. Nie, nie, no, nie. Ja nie, nie współpracował opcji. z reżyserem gry. No właśnie. Ko kolejna sytuacja jest level, gdzie jesteśmy na takiej budowie i nie, mo i nie możemy przejść przez płotek wysokości pół metra. Trochę mi się przypomina nowe metro, gdzie też nie dało się przeskakiwać przez takie płotki, i to było super takie mimo że metro, nowe mi się podobało bardzo, no to, to było takie strasznie irytujące, że ej, gro, mhm. zrób tutaj płot, nie wiem, cokolwiek, coś, co da mi minimalne wrażenie tego, że ja muszę iść dalej tak jak wy to zaplanowaliście, a nie, że po prostu łapę się za głowę i mówię, nie wierzę w to, co tu się dzieje. No, przez, przez takie rzeczy przeskakuję, jak gra mi pozwala, ale jak mi nie pozwala, to nie mogę, muszę iść dalej. No, to, jest, no, no to, to jest głupie. To, to, to się trochę łączy z tym, co, co opowiadasz, że gra ma ileś tam zakończeń i jest przedłużana, przedłużana, przedłużana i pewnie gdzieś tam była znaczy silna walka. w sensie, że ja tak, czułem, tak, że, tak. że, że, że mhm. nie, nie to, że... Jakby... Ja źle to, źle to ująłem, tak, tak. tak, tak. Że, że, że finiszy ma takich, które jeden po drugim następują zupełnie niepotrzebnie. Jakby deweloperzy mocno byli nastawieni, że gra musi mieć kon kolejną konkretną ilość godzin. Jeżeli godziny nie zostały spełnione, to dopisujemy kolejny fragment historii, zamiast zadbać o szczegóły takie w tych poprzednich fragmentach, żeby to się kupy trzymało. No ale, ale tak czy inaczej, to moje aktualne doświadczenie, które jest znacznie krótsze niż twoje, po postrzegam jako coś pozytywnego. Też mam, oczywiście dla mnie jest dodatkowym problemem przechodzenie tych zadań. W Wymagających zręczności, ja to muszę zrobić na potrzeby YouTube'a w sposób filmowy, więc muszę kilka razy podchodzić do tego, żeby to nabrało realizmu, żeby nie było takim wiesz, bieganiem i odpalaniem checkpointów, co też mógłbym zrobić i bym dużo szybciej i, i, i dalej zaszedł. I czasami mnie kusi jak cholera, ale chcę jakąś tam filmowość uzyskać w tym, więc to jest, to jest dodatkowa praca. I przy okazji hashtag autopromocja. Jak obejrzycie sobie nasz podcast, to możecie zajrzeć do mnie na drugi kanał i tam będą już gameplaye z tego z, z, z tego Plague więc będziecie mogli sobie tam wyrobić jakąś opinię. Ale też zaznaczam Państwu, że one są do pewnego stopnia wyreżyserowane. Nie po to, żeby Państwa oszukać, że ta gra wygląda lepiej niż wygląda, tylko dlatego, że, że z mojej perspektywy takie filmowe doświadczenie na YouTube jest też istotne i ja trochę nad tym pracuję, żeby to wyglądało odrobinę lepiej. No dobra, co, co jeszcze mamy do dodania? No, mamy, optymalizacja. To jest... Nie, no, właśnie... no jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej bo Dobrze. wspomniałeś, że gra wygląda jak wygląda, a gra wygląda świetnie. Piękna jest, grafika tak. w tej grze jest niesamowita. Lokacje. To lokacje jest przede wszystkim, bo, bo, art, bo tak, no. Arcydzieło. I to nawet nie lokacje jako lokacje, ale to jak one są oświetlane. To już takie te, terminologia filmowa, ale ta gra ma bardzo soczysty klimat i jest to o, ok. Mamy bogate otoczenie. Tam... Pełno detali jest, wszystko się zgadza. Wykorzystany tam jest ten mega scan, że, jakby mamy taką fotorealistyczną, nawet grafikę. Pięknie to wygląda. Wygląda to po prostu. Przepięknie, ale jeżeli dodamy do tego, że rzeczywiście, jak jest ciemno, to jest ciemno. Czasami jest po prostu nic nie widać praktycznie na ekranie. Światło jest bardzo konkretnie widoczne, robi się odpowiedni klimat do danych miejsc, gdzie jesteśmy, no to ja jestem no, no pod ogromnym wrażeniem, jak ta gra wygląda i nie tylko technicznym, ale przede wszystkim artystycznym, że były takie że przy okazji Unreala, Unreal, Engine, to nie jest chyba na Unreal Engine, to jest ich z tego co kojarzę, to jest ich wewnętrzny silnik. Oni po prostu korzystają z Megascana i i były takie, że wszystkie gry będą wyglądać tak samo. No, ale z drugiej strony to tak jakby wszystkie filmy miały wyglądać tak samo, nie. I jest bardzo dużo narzędzi takich stylizujących, no na przykład tak jak tutaj zostało to, że jest granie światłem, światłem mhm. nie tylko słonecznym, który robi, robią tutaj bardzo dobrą robotę. Tam widać, że jesteśmy w pomieszczeniach, wpada światło przez okno i, i to wygląda, no nieziemsko, właściwie mhm. ziemsko, ale wygląda po prostu jak ktoś bardzo mocno to przemyślał, jak, no, będę tu porównywał do filmu, jak te kadry mają wyglądać. I to jest... I nie, nie masz czegoś takiego, że, wiesz, obracasz się się ekran rozjaśnia. Nie, jak jest ciemno, to jest ciemno. Mhm. I to mi się bardzo, bardzo e, podoba. Tak, tak, to, to możemy się zgodzić. Ja wspomniałem wcześniej o tej muzyce, ja nie nawiązywałem do tego, ta Muzyka, ona w pierwszej części też, też robiła, robiła takie wrażenie, kiedy, kiedy znajdujemy się w miejscu, w którym jest niebezpiecznie i za chwilę będzie niebezpiecznie i pojawiają się szczury i zaczynamy słyszeć te szczury. To ta muzyka przypomina takie bicie serca tuż przed zawałem. To jest takie jakieś takie. Z, z... z jednej strony tak. Motyw tak, przez całą grę. To... No, no, się, się często. Ale, ale to jest właśnie to, że on nie jest aż. nie jest kłopotliwy. Reszty muzyki nie, nie dostrzegałem za bardzo. Może powinienem się przysłuchać, ale to też świadczy o tym, że, że to dobrze współgra. Ja, jakby czuję ten klimat i lubię tych bohaterów, lubię bardzo emisję. Lubię to, co przeżywa i w jaki sposób przeżywa. Trochę się przestraszyłem na skutek tego, co powiedziałeś, że potem jej przeżycia mogą być trochę nieadekwatne do tego, co robi, ale, ale zobaczymy. No to zobaczymy. Jest, to jest subiektywne bardzo, wiesz? To, no, może, to, to... może. może. Możemy, możemy jasno powiedzieć, że pod względem artystycznym, tak muzycznie, jak i wizualnie, to jest naprawdę wysoka półka. W kwestii animacji są odrobinę powtarzalne rzeczy i widać, że tam mhm. jakiegoś gigantycznego budżetu nie było. Technicznie i mechanicznie jest to całkiem zjadliwe, ale pojawiają się błędy. Jeżeli się okaże, że te błędy zostaną naprawione, to będzie się grało bardzo przyjemnie, bo ten system rozwoju postaci wpisuje się absolutnie w to, co robicie. Więc jest tu trochę błędów i akurat tych technicznych, mechanicznych to są do naprawienia jak najbardziej. Natomiast nie takie rzeczy nie były naprawione. Ja bym tutaj słuchaj, powiedzmy sobie jasno, twórcy dali wersję do recenzji i tą wersję omawiamy. Nie, znaczy jakby m, trochę nie zgadzam się na takie mówienie o na, to na pewno naprawią, na pewno naprawią, bo tak A, to nie jest powiedziałem, że na recenzje. pewno naprawią. powiedziałem, że to jest do, że naprawienia. do naprawienia, tak. Ale jakby no, nie sugerujmy nawet tego. Ja jestem okay. za tym, żeby się twardo trzymać tego, co dostaliśmy. I nie mówić o tym, czego nie ma jeszcze, bo nie wiemy, no bo to dopiero jutro będzie, bo tak, jutro premiera, tak? tak. I zobaczymy, no czy to cokolwiek zmieni. No ja bym chciał, żeby naprawili, wiesz, to przeze mnie czas często przemawia, to jest myślenie życzeniowe. Ja jestem mhm. ofiarą jego, ale jestem ofiarą dobrowolną. No to za, zaraz możemy sobie przejść do tego, co, co mają naprawić. Ja chcę jeszcze skończyć o tej grafice i o, 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 o lokacjach, bo mamy w ogóle w pierwszych etapach mamy taki niezwykły pokaz brudu i, i okrucieństwa. I w średniowieczach, tak, aż czuć po prostu. Mhm. To. Chodzimy po stosach ciał, brodzimy w wodzie pełnej gówna. No, gra nam bardzo, nawet samym otoczeniem, bo to, to, to jest też niezwykle dobrze zrobione, że ta gra opowiada tłem. Mhm. Że nie musi nam wszystkiego tłumaczyć, mimo że często m, bohaterka. Odzywa się do nas i, i, i kieruje, i mówi nam, co mamy, co mamy robić. Na szczęście, chyba można te podpowiedzi w jakimś tam stopniu ograniczyć w menu, ale gra nam bardzo uświadamia to, że jesteśmy w świecie, w którym życie ludzkie nie jest warte, a ten świat zwiedzamy przez bardzo zróżnicowane lokacje. I muszę tutaj kolejny raz pochwalić tą grę, bo jest bardzo dużo ciekawych miejsc do zwiedzenia. Mamy miasto, zamek, slamsy, podziemia, mamy naturę dookoła, mamy misje z wodą, cmentarzysko statków, teren pustynny, mamy te jakby katedry i pozostałości jakiegoś takiego starego kultu. Wszystko... O, Jeszcze dochodzimy do, później do wizji pewnych, gdzie jesteśmy już w totalnie odrealnionym świecie i on jest niesamowicie dobrze zrobiony. Lokacje... Robią na mnie ogromne wrażenie i to, że jest, są tak różnorodne, to jest ogromny, ogromny plus tej gry. Ja się boję, jak ta gra będzie działać i wyglądać na konsolach. No to jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że, że proszę Państwa, na PC proszę się przygotować, że wasz komputer będzie wytwarzał więcej ciepła niż normalnie w grach, bo mój to się spocił strasznie, musiałem sobie tutaj w środku zimy puszczać klimatyzację, bo się grzeje. grzeje strasznie się. strasznie się grzeje. I to jeszcze nie załatwia problemu. To, to, że on się grzeje, to wcale nie znaczy, że wyrabia z grafiką. Nie, nie wyrabia, nie, nie wyrabia i to, i to widać nawet jakby standardowo detale nie są ustawione jakoś super wysoko, ale, ale z, zdarza się grze, że chodzi dosyć stabilnie, ale są takie momenty, że nagle się obracasz i okazuje się, że potrafi się gra totalnie zatrzymać na chwilę. I tak, potem wróci, i potem drop, dropy, dropy są zauważalne. Bardzo, bardzo, bardzo. Częste, tak. Liczyłem na to, że, że na konsoli, właściwie nie mieliśmy okazji przetestować, ale mhm. w związku z tym, że konsola ma taką dosyć zamkniętą strukturę, to może zoptymalizują ją tak na, na na, na maksa, jak się tylko da, ale na pc jest, jest to problematyczne. Chciałbym, chciałbym ograć na, 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 na konsoli. No ja miałem duże spadki, no to będziesz mógł jutro grać. spadki, miałem bardzo duże spadki klatek, znaczy bez DLSS-a miałem 40 klatek średnio. Na... A tam jest DLSS? Bo ja w ogóle nie DLSS, miałem... DLSS jest, tak, tak, tak. Muszę poszukać tego. Jak sobie ustawiłem na jakość, no to między Aha, 40 a, a 70. I co ciekawe, to nie szczury powodują największe spadki, chociaż są etapy, gdzie ich jest bardzo, bardzo dużo to, to czuć, ale woda, deszcz i, i ogień. I naprawdę ja miałem. Jako, że mam odpalony cały czas licznik klatek, mm. no to ja tam miałem do 30 klatek nawet spadek. Grałem w 1440, mm. Mm, no ale na bardzo porządnej karcie graficznej. Na Steam Decku za to no to takie mocne 25 klatek. I Aha. dropi, spada do 17. Mimo tego, że tak to działa, to dość komfortowo mi się grało na... No może komfortowo to jest za... Nie, to jest za mocne słowo. Grało się, w mia dało się grać. O, to jest... To jest bardzo duża różnica między jednym a drugim. Tak, więc moim zdaniem optymalizacja leży i też widziałem taki filmik, gdzie m, pokazywali, jak to będzie na chyba 40, 80 albo 40, 90 chodzić i tam m, w ogóle były jakieś takie ultra... M, no ultra jakość, nie wiem, nie wiem mm -hmm. 4K i to tam było tak właśnie... Teraz w jakiś film się z 8K... 8K pojawił się jakiś film. Tak, to może ten 8K, to. no to tam było tak między 30 a 40 klatek. Nie wiem, ja was odsyłam oczywiście do jakichś specjalistycznych kanałów, które tą optymalizację mm, sprawdzą. Dla mnie to jest nieakceptowalna jakość techniczna gry. Nieakceptowalna no. po prostu. No to jest. Mhm. Y, za, ci, którzy mają Game Passa, możecie sobie sprawdzić, bo was to nic więcej nie kosztuje. Ci, co chcą kupić, sprawdźcie dwa razy, czy na waszym sprzęcie ta gra w ogóle będzie chodzić. Mm, zgadza się. Ja, ja grałem na odrobinę mniejszej rozdzielczości, bo Full HD i, yy, i te też, też te dropy zauważyłem i mam wrażenie, że one nie zawsze mają wiele wspólnego z tym, co się akurat dzieje na ekranie. Pewnie są jakieś takie miejsca, które są, mm -hmm. jakby nie starczyło czasu na optymalizację. Oczywiście jest, jest nawet ten pierwszy rozdział, kiedy, kiedy idziemy przez to jest taki dosyć szeroki krajobraz, dosyć duże pole widzenia i tam widać, że ta ilość klatek jest to tak już w, w okolicach 30 yy, i, i nawet na tym Full HD, ale czasami nawet w zamkniętych przestrzeniach się zdarza. Mm -hmm. Że, ta, że, że nagle ni stąd, ni zowąd klatki spadną i nie wiesz, co się stało i dlaczego. Więc ja tam trochę minimalizowałem sobie ustawienia graficzne, ale to zda, z, 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 wydaje mi się, że to na nic nie wpływa. Że to jest coś, coś, co, coś, coś innego i czasami możecie mieć gorsze ustawienia, lepsze ustawienia w konkretnych miejscach zaczyna dropić ni, ni stąd, ni zowąd. Więc to jest raczej kwestia techniczna, którą, jak mówię, w ramach życzywe, życzeniowego myślenia mam nadzieję, że poprawią na premierę, no ale mamy taką wersję, jaką mamy i o niej mówimy. Tak, mamy taką. No i podsumowując, już, bo chyba wszystko omówiliśmy, co mieliśmy do, do omówienia. No to ja pomimo tych problemów, pomimo tych wszystkich błędów, bawiłem się całkiem nieźle, ale z, od tam, nie wiem, 12, 13 godziny, no to już miałem coraz gorszą opinię o, o, o grze. Twórcy proszą, żeby nie zdradzać jakby finału, bo jest taki niby zaskakujący, nic tam się zaskakującego nie dzieje. Raczej tak czułem trochę niestety wszystko to, co do tej pory złego o tej grze mówiłem, to trochę się ukazuje w finale, ale mhm. mimo tego ja bardzo doceniam te gry, które chcą trochę, trochę na innych emocjach bazować, trochę w inną stronę chcą iść. Tutaj oczywiście porywanie się na zrobienie kolejnego The Last of Us, no jest to trudne bardzo. Moim zdaniem ostatecznie... Mhm. polecam, polecam sprawdzić przede wszystkim polecam, no. polecam sprawdzić ja się bawiłem nie najgorzej mam, dosyć, mam ambiwalentne uczucia więc nie wiem jak to sprawnie tutaj Państwu przekazać wizualia i muzycznie no to jest rewelacja fabularnie trochę średnio moim zdaniem optymalizacja leży i kwiczy Okej, okay, no ja tu wiele, wiele od ciebie nie dodam, z tego co mówisz, to wniosek jest taki i on mi się cały czas nasuwa, że lepiej by było wyszło, żeby wyszło na zdrowie, gdyby było odrobinę krótsze, ale dużo bardziej tak. dopracowana w detalach. Bo, bo, no, bo, bo, bo nawet po tych pięciu, po tych, sześciu po <grym> godzinach, które miałem przyjemność pograć, to, to, to fabularnie zaspokaja wiele potrzeb. Jeżeli potem ma być gorzej, to, to, to le tak. lepiej, żeby było coraz lepiej z każdym, ale z każdym wiesz, momentem. Ale no, wiesz, ja. nie mamy też takich gier, które są oparte na fabule, są dość i po prostu przechodzimy, wiesz, tak jakbyś oglądał film. Taką fabułę łat, dużo łatwiej jest dopieścić niż taką, która się rozgałęzia co chwilę i, i jest skomplikowana. Mm -hmm. Okej. Okay. To chyba w, wszystko w, Wszystko. W Plague Tale. No czekamy pewnie to już w, w kolejnych dniach na Państwa opinię, czy się podobało, czy, czy nie. I i, I tyle chyba, no. No do, 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 do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej. Cześć. hej.